Bo dzisiaj walentynki. Nie wiem. Nie wie pani. Któremu z tych panów by pani wysłała walentynkę? No na pewno panu Kaczyńskiemu. Wysłałaby pani prezesowi? Oczywiście. I co by pani w tej walentynce napisała? Że jest najlepszym człowiekiem na świecie. Że jest najlepszym? Nie wyznałaby pani może miłości prezesowi? Raczej też bym wyznała, że go kocham i jest Polakiem, ja jestem Polką. Mm. Jest przenajświętszym człowiekiem, który dla Polski zrobił bardzo dużo. No właśnie, no bo tutaj ma takie trochę zalotne właśnie spojrzenie. No i pan prezes jest kawalerem, więc pewnie miło by mu się zrobiło, gdyby otrzymał walentynkę. No ja mężatką, niestety. Niestety. A premierowi nie? Nie wysłałaby pani absolutnie walentynki? Absolutnie. Przepraszam za wyrażenie, bo już jak widzę tą twarz, to już mi się nogi ugięły. Co bym jemu wysłała, że tak powiem bezczelnie? Nie wiem, może. Wszystkiego, co najgorsze. Czy w tę stronę, aż tak? Tak. No bo może jakby dostał jakąś taką miłą walentynkę, no to może nie wiem. Ale nie ode mnie. Nie od pani? Nie. Nie od prezesowi Kaczyńskiemu, owszem. Nawet serce bym oddała, dlatego że to są ludzie z powołania, z sercem dla Polski, z dobrym w ogóle szacunkiem. No i życzę wszystkiego, co najlepsze, tak? W tej chwili upadamy, upada Polska, upadają Polacy. No cóż mogę powiedzieć, jest bardzo drogo. W ogóle, a co to jeszcze będzie? No właśnie, zobaczymy. To będzie, jak pani myśli? No pani mówi, no ja że myślę, upadamy, no to tak trochę niepokojąco. Myślę, tak, proszę pana, myślę, że po prostu upadniemy. Jesteście wspaniałą telewizją, kocham Gońca. O, dziękujemy, bardzo nam miło. I dla was też walentynkę przesyłam, o, którą dziękujemy. Zostawię, proszę sobie wziąć. O, jej, bardzo nam miło. Dziękujemy. Dziękujemy, wszystkiego dobrego, dużo zdrówka. Dziękujemy.